Witam w projekcie Korzenie Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym projekcie rozmawiamy z bliskimi, potomkami, potomkiniami osób, które walczyły w powstaniu, powstańców, powstanek. Badamy ich życiorysy z tej najbardziej intymnej, najciekawszej strony, od strony ludzkiej. I nie ma nikogo bardziej kompetentnego niż osoby powiązane tą tajemniczą siecią genów z powstankami i powstańcami. I dzisiaj właśnie taką osobę, nośnik pamięci, absolutnie nie czuł się uprzedmiotowiony, Krzysztof Kosior, potomek, prawnuk Witolda Pileckiego, pseudonim Witold, postaci legendarnej, która jest, jestem przekonana, w pamięci już bardzo wielu obywateli Polski, natomiast ta pamięć twoja, pamięć prawnucza, bardzo nas interesuje, muzeum mnie, jestem przekonana, że osoby, które oglądają, to również są przeciekawe, ponieważ jest to pamięć osobista, która jest też o tyle ciekawa, że jako prawnuk nie poznałeś osobiście swojego pradziadka, natomiast żyjesz otoczony jego obrazami, historiami o nim. Jest on postacią bardzo publiczną. Dlatego moje pierwsze pytanie byłoby takie. Powiedz, jak sobie wyobrażasz swojego pradziadka? Jak zamkniesz oczy, to jak go widzisz? Bo jestem przekonana, że jakoś go widzisz. Dzięki za przedstawienie. Podkreślę, że prawnuk, nie prawnik, co się zdarzało się, że ktoś usłyszał, że prawnik, co wywoływało dziwne sytuacje, ale tak, jak zamknę oczy, znaczy mam powiedzmy taki plus, że trochę zdjęć ostało się, pomimo że... Pokażesz nam później, prawda? Kilka mam tutaj, tak, pięknie wydany album zresztą z fotografiami zebranymi, więc jak najbardziej chętnie pokażę. Natomiast gdy myślę o pradziadku, staje mi przed oczami chyba jedno ze zdjęć takich, gdzie on siedzi przed swoim dworkiem w Sukurczach. Aha. W takim stylu trochę, ja wiem, wojskowym casual smart, bym powiedział, czyli w oficerkach, ale tutaj jakaś koszula taka niezbyt wojskowa, tak? Więc takiego wizja, ja wiem, dosyć jeszcze młodego, ale gospodarza na majątku. Kogoś, kto się pracy sam nie boi, ale też tym majątkiem zarządza. No i przy okazji ojca, tak? Świeżo upieczonego, bo no, dwójka dzieci z rocznym odstępem, Andrzej i Zosia, więc... Czyli masz taki obraz bardziej domowy właśnie, taki... Zdecydowanie. Mhm. Zresztą dla mnie w ogóle, no, tak jak powiedziałaś, Witold jest teraz mocno rozpoznawalny w przestrzeni publicznej i zazwyczaj jest przedstawiany w mundurach. Tak. Oczywiście on był wojskowym, jak najbardziej, ale on przede wszystkim był jednak konspiratorem, wywiadowcą i tak na co dzień nawet miał ksywę pan w kratkę, bo chodził w takiej marynarce w kratkę. Zresztą, o, mówiłem o albumie, proszę bardzo, jest kratka na pierwszej, wszystko tak, prawda. Pierwszej stronie. Więc jak najbardziej tak nosił się po cywilnemu raczej, poza, no, do ślubu szedł na przykład w mundurze oficerskim, tak? To taka sytuacja. Więc tak, raczej tak domowo, rodzinnie, no, jest to mój pradziadek, tak? Ja głównie to, co o nim wiem z tej pamięci rodzinnej, no to wiem od babci swojej, a ona z kolei wspomina ojca bardzo rodzinnie, jako tego ukochanego tatę, tak? Który za często w tym domu nie bywał z różnych powodów tutaj wojennych, ale zawsze jak się pojawiał, to była niesamowita radość. Mm-hmm. To powiedz jeszcze o tym ukochanym tacie, skoro to jest przede wszystkim to, co właśnie teraz masz przed oczyma. Ale z wizji mojej, czy tak, babci? Tej przekazanej tak, i przetworzonej przez ciebie. No, to, co mi babcia przekazała, to właśnie to taka wizja ojca, który jest takim nauczycielem, lekko surowym, ale nie za bardzo, w sensie bardzo konsekwentnym, ale też pełnym miłości, no nie jakimś despotą, tak? Tylko kimś takim konkretnym, ale z miłością podchodzącym, tłumaczącym jej na przykład, że jak idzie, jako tam, nie wiem, kilkuletnie dziecko, tak? Że musi uważać, żeby nie rozdeptać Biedronki, bo Biedronka to cały cykl tutaj, tak? Biedronka robi to, a zwierzaczki tam nawzajem się zjadają, ale to jest wszystko bardzo ważne i dzieło Boże i w ogóle. No i też tłumaczący na przykład, że ma sobie nałożyć na śniadanie jakąś tam kaszkę i proszę sobie nałożyć tyle, żeby zjeść, tak? I jak się nie zje, no to jest wtedy problem. To proszę zjeść do końca, bo była możliwość nałożyć sobie mniej, tak? Jeżeli... Wszystko prawda również. I tak bardzo dalej, rozsądne. Takie rozsądne, tak? Właśnie metody wychowawcze.
A przy tym siła spokoju pewnego, chociaż miał chyba Witold jakieś takie momenty, kiedy też wybuchał. Coś tam słyszałem, że jak się żona zestresowała strasznie, że mysz wpadła do kuchni, to też nie zachował spokoju, że tak powiem. Ale z powodu żony czy myszy? Bardziej żony chyba. Chyba tak, bo była, no po prostu wskoczyła na stół i rzucała przedmiotami. Bardzo teatralnie, no to tak. No tak, bardzo. To dla spokojnego wojskowego za dużo, rzeczywiście. Troszkę przesada. Cóż jeszcze? No właśnie to, że on w ogóle, no przecież dźwignął to gospodarstwo tak sukurcze, to był dworek, który... To mało kto pamięta. Głównie po powstaniu styczniowym te wszystkie dobra zostały zabrane przez carat i to była jedyne ostatnie dobra, które się ostały, bo były zapisane na kobietę, tak? Już nie pamiętam, to była chyba babka Witolda, czy w każdym razie inne nazwisko, tak. Więc nie podlegało konfiskacie. No i to zostało w rodzinie. Cała rodzina tak naprawdę wyemigrowała w swoim czasie, w sensie ojciec Julian, na północ do Karelii. Tam zarobkował, bo nie mógł znaleźć jako leśniczy tutaj zatrudnienia w kraju. No, wówczas oczywiście pod zaborami, więc mieszkali tam, wrócili. No i to ten majątek był w bardzo złym stanie, więc Witold właściwie przejął. Tam dość do tego dochodzi rewolucja w Rosji, gdzie ojciec traci wszystkie zarobione przez dziesiątki lat pieniądze. No i wracają tutaj, jest ten majątek, który jest w tragicznym stanie i Witold właściwie przerywa studia po to, żeby ten majątek z ruiny podnieść. Tak, jak czytałam właśnie biogram, to mnie jakoś bardzo poruszyło, że to jednak musiało być poświęcenie pewnego rodzaju, jakieś takie zaangażowanie i oddanie tej rodzinnej historii, żeby... No na pewno, no musiał też wybrać pomiędzy, no bardzo był młody wtedy też, tak, bo to miał tam, nie wiem, 12, 18 lat, czy nie, trochę więcej, 19. No ale pewnie. Tak czy siak. Ale tak czy siak było to no taki moment, że właśnie rzuca studia po to, żeby zająć się majątkiem. Potem jeszcze studiował korespondencyjnie, więc trochę inaczej. A rzucił studia w ogóle na SP w Wilnie, tak, więc jego zamiłowanie do rysunku, bardzo lubił konie zresztą rysować i krasnoludki dla dzieci, bo to wiem, bo to się ostało gdzieś tam. Natomiast później już studiował rolnictwo, tak? Więc jak się zajął... Czyli praktycznie, żeby móc zarządzać. Tak, nawet jest dosyć wzruszająca historia, którą opowiadał tutaj brat babci, Andrzej, że jak w 1992 roku pojechał na Białoruś, no bo to są tereny obecnie białoruskie, Krupa, tak, pod Lidą, to jakaś pani, która miała bardzo spuchnięte nogi, szła chyba za 2 godziny od jednej wsi do drugiej, bo wiedziała, że on przyjedzie po to, żeby przekazać mu książkę, którą jego ojciec, tak, czyli pradziadek Witold, jej dał tuż przed wojną. I to była książka o mleczarstwie. No i on się tak zdziwił, dlaczego 3 godziny aż szła, czy ponad 2. No, spójrz na moje nogi. Rzeczywiście nogi miała strasznie spuchnięte. Tak. Więc dla niej to był ogromny wysiłek, ale pamiętała osobę i pamiętała, że tę książkę pożyczyła. Tak? 92 rok, a pożyczyła w 1938. Co za historia. Pewnie. Także dosyć niesamowite. Zresztą w ogóle Witold, no i cała rodzina miała bardzo dobre, bo to wiadomo, kresy, tak? Więc tak. Tam te napięcia różne też były. Wojskowy, polski na kresach. No, różnie to się może kojarzyć. Natomiast nasza rodzina tylko dlatego istnieje, że lokalni ludzie, w tym Polacy, ale nie tylko ludzie, którzy się jako Polacy identyfikowali, pomogli rodzinie wyjechać w momencie, w którym weszła Armia Czerwona. Po prostu prababcię moją razem z dziećmi zapakowali na wóz i wywieźli, tak? W momencie, w którym się okazało, że jest wywózka na Sybir. No i tutaj jakby gdyby wcześniej jakby rodzina się inaczej zachowywała, tak. A Witold był wielkim społecznikiem, tak? On naprawdę to, że prowadził własne gospodarstwo, to jedno, ale zbudował mleczarnię, założył straż pożarną, krakusów takich tam dozbroił, tak? Czyli właściwie oddział wojskowy konny, który sam ułożył, sam ich szkolił, jeździł z nimi do Grudziądza na jakieś ćwiczenia. No generalnie ciągle gdzieś coś tym, robił. Tak. Tak, ale w szkole poznał zresztą swoją żonę, robił dekoracje do szkoły na przedstawienie, a Maria, czyli prababcia moja, była nauczycielką. No i on tak te dekoracje robił, raz, drugi, trzeci poprawiał. No oczywiście, tak. Tak, tam wymagało jeszcze, żeby przyszedł jeszcze raz i tak sobie i wychodził. Dokładnie. Dokładnie. Także tak, no... Jakby trochę się rozgadałem, ale myślę, ale że zaczynam taka bardzo wizja... lubić tego człowieka, bo to jest naprawdę wchodzi ciekawy z pomnika dla mnie w tym momencie. Naprawdę dużo tam jest i ja też staram się sporo z tego, na ile mogę korzystać, bo warto. Naprawdę, znaczy,
Mówię to oczywiście dlatego, że jest to mój pradziadek, ale uważam, że w ogóle, jeżeli to nie jest czyjś pradziadek, to też się można zainteresować, jasne, bo naprawdę fajne przesłanie z tego całego życiorysu wynika, pomimo że no, kończy się tragicznie. Tak? No bo to... Jasne. Ale ta część, ona jest taka pełna życia. Tak, tak. On, znaczy widać, że bardzo długo się tam ubiegał o rękę innej kobiety, która go odrzucała, więc tutaj jest takich sporo też... Kazimiera Daczówna się chyba nazywała. Jakby był taki trochę odtrącony, miał do niej pewien rodzaj żalu, ale korespondował z nią długi czas. Mm-hmm. Potem się właśnie wrzucił w wir tej pracy nad tym swoim gospodarstwem. No i zakochał się po raz drugi. Tym razem szczęśliwie. Tak. Także no, tam jest dużo bardzo naprawdę takich... poszukiwał jako młody człowiek też takich spirytualistycznych jakichś, chodzą takie seanse. Naprawdę? No to było bardzo modne wtedy, to jest było fakt. Było modne, tak w Wilnie właśnie się tam pojawiał. Myślę, że coś sobie z tego wziął, ale no, jakby od kościoła katolickiego nie odszedł nigdy. Tak? Jasne, to było, jasne. To było jego ale miał mocne... potrzeby duchowe, tak? Po prostu był miał ciekawy. Potrzeby, szukał trochę jako młody człowiek i myślę, że coś tam sobie z tego wyniósł. No to bardzo ciekawo, wielowymiarowo brzmi. Mało taki sztancowy, bym powiedział. Dokładnie. Tak? Że tam naprawdę sporo się działo. Co tam jeszcze? No, a tutaj jakieś zdjęcia z tamtego czasu może masz? Z tamtego czasu mamy tutaj, co my tu mamy? No mamy zdjęcie trochę wcześniejsze. Tutaj na tej, to są wydruki skanów. Takie zdjęcie na przykład... To jest Witek i młodsza siostra siedzący obok, znaczy ona siedzi tak obok, już tu miałem napisane, Wandzia, tak? Wanda. Wandzia. Witek i Wandzia. Lubię to zdjęcie, bo on taki tak. Mały dzieciak śmieszny. Tak. Gdzieś tam z tych okresów wcześniejszych jeszcze, to jeżeli mówimy o tym okresie, to mamy takie zdjęcie. Czasami widziałem, że koszulki robią z tego trochę na Che Guevarę. Ale ty jesteś podobny do niego. O, ach, ja wiem. Na tym zdjęciu. No mogliby cię bardziej rozczochrać tam przed naszą rozmową tutaj. To by było jeszcze bliższe podobieństwo, ale... To jest taki no, gość lat 20 mniej więcej, czy 19, tak? Chyba gdzieś tam koniec gimnazjum. To nie, to tam może na później. O, to jest dosyć wczesne zdjęcie. Chyba nawet, nie wiem, czy nie z Sukurczy właśnie. Mama Ludwika, mama tak. Witolda w sensie. Ojciec Witolda, Tucjan i Józef, dziadek. Och, dziadek to rzeczywiście. Dziadek... Jak poprzednia epoka wygląda. Dokładnie, tak? Zresztą Józef wąsaty. No właśnie, więc, no właśnie. Więc trochę śmiesznie. 1900, tak? Więc to jest jeszcze w ogóle przed narodzinami Witolda, bo Witold jest 1901. Tak, już nowy wiek. Także takie zdjęcie. No tych zdjęć, nie wiem, czy wszystkie chcemy obejrzeć teraz, czy... Tak, może, jak jeszcze... O, tu jest jeszcze zdjęcie. Wczesne, tutaj z drugą siostrą skojarzy się z mamą, tak, Ludwiką, siostra Maria, czyli tak zwana Musia, no i Witek na środku, taki bąbelek. Charakterystyczny bąbelek w takim marynarskim wdzianku, to też było modne w tym czasie. Tak jest, to chyba jest jeszcze z Karelii w ogóle zdjęcie, ale robione było chyba w Petersburgu, wydaje mi się, także... To, także jeśli historie. Są jeszcze jakieś zdjęcia przedwojenne, to możemy zobaczyć, a jak nie, to... Przedwojenne to jest to zdjęcie jeszcze z czasów wojny polsko-sowieckiej. Polsko-bolszewickiej właściwie. Tak? To zdjęcie jest, jakby powiedzieć, żeby nie powiedzieć czegoś nieodpowiedniego o twoim pradziadku. Lubię to zdjęcie, uważam, że naprawdę jest, zresztą to jest chyba seria trzech zdjęć, nie wiem, tych dwóch pozostałych akurat nie mam, ale tak, uważam, że jest fajne takie, no, no, jak model z tą szablą. No tak wygląda i jeszcze właśnie w tym takim twarzowym negliżu. Nie będę cię prosić, żebyś zdejmował koszulę, że mogę porównać. No nie, to dobrze, to cieszę się, że nie musimy. Ale tak, bo jest wyjątkowo interesujące. Fajne zdjęcie i takie... No więc no, Witold w ogóle miał wiele różnych talentów, tak? Bo on poza tym, że rysował, no, zaczął studia na SP, ale oczywiście nie skończył, natomiast lubił bardzo rysunek i malarstwo. Lubił też muzykę. Co prawda nie umiał czytać nut, ale miał jakiś własny system, zapisywał sobie jakieś znaczki i później na pianinie odgrywał. Bardzo muzykę, twórcza tak? Osoba, tak. Tak, tak to brzmi. Gdzie się jej dotknął, to coś tam no mu właśnie. Wychodziło, tak? No właśnie. Chociaż oczywiście też nie od razu. To jest życiorys, który pokazuje, że jednak dużo wysiłku trzeba włożyć. Mhm. To ja też sobie tak zawsze. Mój dziadek z kolei się śmiał, że on się całe życie dobrze zapowiadał. I to mnie tak trochę utkwiło w pamięci. Dlatego, że Witold jakby pokazuje też, że to wymaga zazwyczaj dużego bardzo wysiłku, żeby do czegoś dojść. Jak założył tę drużynę tych dragonów, tak, krakusów, to pojechali na zawody i sromotnie przegrali za pierwszym razem.
musieli troszeczkę poćwiczyć, żeby, no bo wydawało Jasne. Się, że tacy tak tutaj, a chłopaki tam z Kresów przyjechali, to wygrają. No nie. Musieli dużo pracy w to włożyć. No generalnie gdziekolwiek czegoś dotknął, to zazwyczaj dojechał z tym, jakby doprowadził efekt do końca, ale to wymagało naprawdę dużej pracy i on... No słyszę, to znaczy, że jakby w cudzysłowie doktorat robił ze wszystkiego, czym się zajmował. Poniekąd, tak. Też uważał, że jak coś jest tak w połowie zrobione, to właściwie jest niezrobione. Tak? Dopiero jak się dojedzie do tych 100%, to znaczy, że okej, coś wykonałem. No i tak. To taka dobra rada na życie, chociaż trudna, szczególnie w dzisiejszych czasach. Chciałam powiedzieć. Bo no nie zawsze się do tego stosuję, tak? Zdarza mi się, że coś tam podłubię, zostawię, nie? Czyli ale... tego akurat nie odziedziczyłeś? No pracujesz chyba w niewielkim tym. Stopniu. Znaczy wziąłem tę myśl, natomiast no, nie wiem, czy to po prostu wymaga... to nie jest chyba genetyczne, to jest po prostu... wymaga wysiłku. Wymaga wysiłku, tak? Plus wydaje mi się, że rzeczywiście my dzisiaj jesteśmy inaczej kształtowani. Mamy dużo bardzo rozpraszaczy tak. też, tak? Czy media społecznościowe, czy w ogóle media. No, kiedyś człowiek raz na dzień maksymalnie czytał gazetę i potem robił swoje. Dzisiaj po prostu ciągle coś się w okolicy dzieje, więc... Jest nam trudniej. Mam nadzieję, że Witold nam wybaczy. Jest nam trudniej, Witoldzie. Tak jest. No dobrze, czyli jest zarządcą gospodarstwa, gospodarzem. Tworzy się rodzina. Tak. Dzieje się życie. Jest dobrze. No ale dzieje się też wielka historia. Dzieje się historia. Tu jest ciekawostka taka, że Witold na pewno przed wojną wstąpił do wywiadu wojskowego. Zresztą no, miał ciekawych sąsiadów tam w okolicach, bo może bym teraz nie pomylił, ale generalnie wojskowych, tak, któryś z generałów chyba mieszkał niedaleko. Rodzina Żeligowskich była też niedaleko, także... no i już oficjalnie był... Nie pamiętam w tej chwili stopnia, ale dosyć nisko jako kawalerzysta, natomiast miał też tę drugą funkcję właśnie wywiadowczą. No i niestety, ale się czasy takie porobiły, rok 38-39, tak, nadchodzi wojna, no i Witold wyrusza na zachód bronić Polski, gdzie się okazuje, że za chwilę akurat on tam na zachodzie, a tutaj ze wschodu. No tak. Właśnie. Także czasy się porobiły naprawdę nieprzyjemne i, no i została żona z dwójką dzieci na tym gospodarstwie. Tak jak mówię, gdyby nie lokalni ludzie, no właśnie. To jest przejmujące. Byśmy nie rozmawiali dzisiaj, tak? Więc no jest to w pewien sposób. Zresztą tam też się zostawili cały majątek. Witold tam podobno kiedyś nawet powiedział, że już tak wszystkiego mu oczywiście żal, ale najbardziej albumów ze zdjęciami, bo on był też uwielbiał fotografować to wszystko, a tych zdjęć no, prawie wszystkie przepadły, tak? To, co my mamy, co jest na przykład w tym albumie, no to są zazwyczaj zdjęcia albo tam jakieś pojedyncze nasze, albo gdzieś komuś przesłane z rodziny, ktoś w rodzinie miał takie samo, to nam później zrobił kopię, więc zostało to. No i został pies na przykład też ukochany, rodzinny, którego z pękniętym sercem, ale prababcia odganiała, jak on biegł za... Ja myślę, że to dzisiaj jest bardzo wyrazisty obraz dla ludzi, którzy widzą, jak zostały na przykład zwierzęta w Ukrainie po ludziach, którzy musieli natychmiast wyjechać. Tak. I ten taki obraz pustego domu z psem jest szalenie smutny. Tak, to naprawdę jest. W sensie, no oczywiście śmierć ludzi jest jeszcze chyba smutniejsza, ale jakoś tak to przemawia, tak? Te zwierzęta, tak. które no to, bo to jest to właśnie nagle ta codzienność. Rozerwane z tej tak, więzi. Takie... No więc... Przyszła wojna, Witold pojechał, okazało się, że tak w skrócie, tak, no bo też nie mamy czasu, ten życiorys, oczywiście Witold też brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, więc no już miał doświadczenie kawaleryjskie, tylko no niestety okazało się, że te zapędy, czy zagony pancerne niemieckie, tak. no to jest jednak co innego niż... Zupełnie inna wojna przeszła. Zupełnie inna wojna i tak naprawdę bardzo szybko, no wiadomo jak kampania przeczna wyglądała i tak żeśmy się dosyć dzielnie przez ten miesiąc bronili, ale oddział Witolda również został dosyć szybko rozbity, tak, jako kawaleria tak. poprzez broń pancerną. No i zaczyna się rozdział taki, powiedziałabym właśnie, radykalnie niebezpieczny jego życia. Tak, no tam jest też wzruszająca scena gdzieś, gdzie pod Piotrkowem chyba, nie, pod Wolbusz bodajże chyba miejscowość, gdzie stracił konia swojego kochanego Bajken. Też tego tak oficjalnie nigdzie nie jest to napisane, ale prawdopodobnie musiał też dobić tego konia. No rany, to musiał to bardzo przeżywać, jak kochał konie. No myślę, że tak, że to było naprawdę dla niego trudne. No i stamtąd z tej walki czynnej przechodzi do walki tak. tajnej, konspiracji, tak? Zakłada z panem majorem Włodarkiewiczem, jest współzałożycielem TAP-u, czyli Tajnej Armii Polskiej. No jest to jedna z wielu organizacji wówczas powstających, to jak grzyby po deszczu tam... Głównie w Warszawie, ale nie tylko, oczywiście powstawały różne organizacje.
No i ta organizacja działa przez ładnych parę miesięcy, po czym zaczynają się coraz częstsze aresztowania i tych ludzi gdzieś wywożą, tak. Nie wiadomo dokładnie dokąd. Tak. No tam sprawdzają powoli, że gdzieś pod Oświęcimiem, tak, Oświęcim jako to miejsce. No i tak lecę trochę telegraficznie, tak? Nie, dobrze, dobrze, oczywiście. Ale generalnie no, powstaje problem taki, TAP się włącza, łączy się z Armią Krajową, jeszcze z ZWZ wówczas. Tam są pewne tarcia też ideologiczne, bo część jest taka bardziej zatwardziało, bym powiedział, prawicowo-katolicka, część jest bardziej taka nastawiona na współpracę, tak. I jakby spory polityczne do odłożenia na powojnie. To mhm. między innymi opcja właśnie Witolda, tak. który ja myślę, że no nie wiem, tak jak się dzisiaj też lewica, prawica bardzo jest dzisiaj już wyświechtana i właśnie nie wiadomo kto jest to. To jest oczywiście. Ale myślę, żebym go gdzieś tam umiejscawiał w centralno-prawicowej grupie, na pewno bardzo też takiej katolickiej na przykład, tak? Ale też praca u podstaw była bardzo ważna. Absolutnie. Też ten taki tutaj zmysł socjalny, że dokładnie, tak powiem. Dokładnie. Jak najbardziej. No zresztą Piłsudski też się przecież no, z PPS-u przecież dokładnie. Wywodzi i Witold też w Piłsudskim wypatrywał takiego swojego przykładu jakiegoś no, tego wodza, tak? Tak jest. I dobrego przykładu. Dobra, ale wracając czyli do... są te wszystkie takie tarcia polityczne. Są tarcia polityczne. Mhm. Jest potrzeba sprawdzenia tego, gdzie ci ludzie są wywożeni, bo jest to jakieś nowe miejsce. No tak. I Witold trochę na ochotnika, trochę nie na ochotnika, to jest dosyć skomplikowane. W sensie, on rzeczywiście on sam się podjął tej misji, natomiast to nie było tak, że on wyskoczył jak Filip z Konopi, jest jakieś nowe miejsce, fajnie, jadę do Oświęcimia. Tylko mniej więcej, że się nie zdawał sobie sprawy, na co się dokładnie pisze, ale wiedział, że będzie to trudna misja, nie bardzo było wiadomo, komu to powierzyć, jako no, już działający wcześniej wywiadowca, tak, bo miał pewne szkolenie sprzed wojny, mówił po niemiecku, mówił po rosyjsku, po polsku, no to podjął się tej misji. Tak, że po prostu on... czuł, że jest odpowiednim kandydatem i czuł, że nie może w pewnym sensie powiedzieć tak, nie. Tak, ale nie był specjalnie zachwycony. Rozumiem. Misją, tak, jakby tak. Tam... Generalnie zorganizował to, żeby w trakcie łapanki, która wiedział, że ten rejon będzie objęty łapanką, dał się złapać w tej łapance i został wywieziony właśnie do obozu Auschwitz. Tak. To jest, przyznam, historia mi dosyć bliska, bo ja prowadziłam wieloletnie badania w obozie Auschwitz. Napisałam ten temat dwie książki i rzeczywiście Pilecki jest tam odmieniany przez wszystkie przypadki, przez muzeum i też, ale okolicznych mieszkańców również i jest to ważne, mam wrażenie. Jest to ważna historia, tak. Znaczy to jest też, to jest dosyć trudne, bo w ogóle historia obozu jest przecież bardzo skomplikowana, tak? Tak. On, sam początek, no to głównie jednak inteligencja i duchowieństwo polskie. Później to odbił są różne Birkenau, obozy właściwie, tak? Można powiedzieć. Dokładnie. Witold założył tak naprawdę tę konspirację wojskową w obozie, która no, do roku 43, powiedzmy do końca, tak. dosyć prężnie działała. Potem to się trochę zmieniło. Więc też ludzie czasami się tak dziwią, tak? O co tutaj chodzi w tej historii. Ale rzeczywiście no, była to pierwsza taka masowa konspiracja obozowa założona, wychodzące meldunki, niektóre naprawdę tragiczne, dzisiaj czytane, tak? No właśnie. Drżącym głosem, ja to czytam na przykład, czasami gdzieś tam wracam do tego, jak prosił o to, żeby ten obóz zbombardować na przykład, tak? Że zdając sobie sprawę z tego, że zginie pewnie, prawdopodobnie wiele ludzi, ale przynajmniej zatrzyma się tę fabrykę śmierci, czy tak. też tory kolejowe, żeby... No generalnie w ogóle cała ta jego misja, a był tam 2 lata i 7 no miesięcy mniej więcej, tak? Gdzie każdy dzień tak naprawdę to mógł się skończyć śmiercią. Zorganizował, no w ogóle zrobił dużo, krótko mówiąc. Tam były 3 podstawowe zadania w tym obozie. Po pierwsze podtrzymanie na duchu ludzi, po drugie załatwienie jedzenia i lekarstw i po trzecie przygotowanie do ewentualnego powstania, jeżeli będzie tak jest. Atak z zewnątrz, jakaś pomoc, tak? To ostatnie, pierwsze dwa tematy się udały w dużym stopniu, chociaż no niestety, ponieważ trwało to tyle lat, to większość tych ludzi wyginęła, tak? Albo ich gestapo dorwało i rozstrzelało, albo wywieziono ich do innych obozów, gdzie też często ginęli. Natomiast no jakby to wsparcie dla ludzi mu się udało zorganizować. Natomiast wyzwolenie tego obozu, no to było coś, z czym on zresztą uciekał. Ucieczki też są osobnym tematem, bo to ludzie oczywiście. Czasami nie do końca rozumieją. Na początku była odpowiedzialność zbiorowa i konspiracja Witolda zwalczała, w sensie no nie wspierała, też starała się, żeby ucieczek nie było, dlatego że później za jednego uciekiniera płacił cały obóz, tak? Czy rozstrzelano 10 osób, czy 100 czasami, jak tam komuś tak. przyszło do głowy, albo trzymanych na apelu całą noc na przykład, tak? W zimie. Ale później to z różnych tutaj powodów zmian w działaniach wojennych, no tę odpowiedzialność zbiorową zniesiono i ucieczki nie był już karany zbiorowo. I w tym momencie
Witold, jak po tych 2 latach, 7 miesiącach ucieka z obozu po to z główną misją, żeby doprowadzić do tego, żeby Armia Krajowa ten obóz wyzwoliła. Lub dokładnie. W jakikolwiek sposób alianci zareagowali na jego działanie. I to mu się nie udało tak naprawdę. On pisze jeden raport, drugi raport, spotyka się z kolejnymi coraz wyżej postawionymi, tak, oficerami, dowództwem i tak właśnie, znaczy ja to też poniekąd rozumiem, dlaczego tego nie zrobiono, tak, bo rzeczywiście no, główny argument był taki, że nawet jeżeli to się udało, było to trudne, ten obóz był mocno obstawiony przez załogę SS, dobrze uzbrojoną, wieżyczki na górze i tak dalej, tam druty kolczaste, to nawet jeżeli uda się uderzyć i wyprowadzić tych ludzi, to co z nimi zrobić, tak, pod Oświęcimiem, no po prostu ani nie są za bardzo w stanie biec przez lasy, ileś tam czasu trzeba by ich wyżywić, gdzieś, nie wiem, rozlokować po jakiś, no bardzo trudna... A rzeczywistość wojenna była trudna. Była dookoła. Trudna i z punktu widzenia, powiedzmy, tego najwyższego dowództwa, rzeczywiście ta akcja chyba nie była sensowna militarnie. Tyle tylko, że jak ktoś nie był w tym obozie, to nie wiedział, no właśnie, co tam się dzieje do końca. Tak, oni może czytali raporty oczywiście. Bardzo, bardzo czuję to, co twój pradziadek musiał przeżywać. Ja to też czuję i wydaje mi się, że nie jest to pamięć genetyczna, tylko po prostu jak człowiek zda sobie sprawę z tego, jaki to jest ciężar. Tak? Tak. Ucieka, przecież też pomagają mu jego współkonspiratorzy w tej ucieczce. Ucieka z dwiema osobami, bo to jest Witold, a jest też Jan Redzej i Edward Ciesielski. Trzech gości, zresztą Witold dostał postrzał tam w trakcie tej ucieczki. Tam są w ogóle jakieś takie niesamowite... Życiorys Witolda jest taki, że w kilku miejscach to jest, wygląda trochę jakby ktoś strasznie kiczowaty pisał scenariusz, bo jakieś takie zbiegi okoliczności. Tutaj chociażby przy tej ucieczce, no to było tak, że uciekali, otworzyli takie masywne zamknięcia, jakby takie okiennice, żeby uciec przez drzwi czy przez okno, bo to były drzwi chyba. Na przykład takie zapory, tak? I mieli jeden klucz, który odlali gdzieś tam w jednym z zakładów. I ten klucz później jakimś niesamowitym zrządzeniem losu pasował do takiego zamka, przy którym była zamknięta łódka na sole, na rzece. No po prostu, no, raczej nie powinien pasować, ale pasował. No po prostu, jakbym to oglądał filmy, to bym powiedział, ale scenarzysta tak wymyślił sobie. I tam co chwila u Witolda są takie rzeczy. No potem przecież tych ludzi, z którymi uciekł, to spotyka w powstaniu. Dokładnie. Tak? No w ogóle wielokrotnie są takie dziwne sytuacje. No w każdym razie z tego obozu uciekł... Kolejny zbieg okoliczności, trafił do Koryznówki przez Bochnię bodajże, na południe od Bochni, tak? Czyli kawałek drogi przeszedł przez lasy. Też mu tam głównie księża pomagali, jak docierał do jakiegoś kościoła, to jakiś dostał pożywienie i kogoś, żeby go przeprowadził dalej. I dotarł do Koryznówki, czyli do miejsca, w którym mieszkał pan Serafiński Tomasz, a Witold w obozie siedział na jego papierach, w sensie, jako no Tomasz Serafiński. To jest też ciekawa historia. Witold znalazł podobno te dokumenty w zbombardowanej Warszawie w 1939 roku. I myśląc, że to są dokumenty kogoś, kto zginął pod gruzami, bo to była jakaś zupełnie zniszczona kamienica, no to przekleił swoje oczywiście zdjęcie i wykorzystał przyda to Tomasz się, Serafiński. Pewnie. Po ucieczce z obozu trafił do tego właśnie faceta, na którego danych przebywał w obozie prawie 3 lata. No po prostu no i tam też się... Uśmiali się w końcu, bo jeden drugiemu się jako Tomasz Serafiński przedstawiał i recytowali miejsce urodzenia i datę i tak dalej, tak? Więc okazało się, że Tomasz Serafiński jest szefem tej bocheńskiego chyba oddziału Armii Krajowej. Też za jego pomocą, u niego oczywiście mieszkał dłuższy czas, parę miesięcy napisał ten raport, starał się o to, żeby właśnie na ten obóz jakoś zorganizować jakąś odsiecz, atak. To się nie udało, wjechał do Warszawy, no i w Warszawie mniej więcej rok pracował jako... Znowu wszedł do konspiracji, pracował w AK, później zakładał NIE, czyli ten kolejny, tak jakby konspirację w konspiracji już przygotowującą się na przyjście Armii Czerwonej. Ma też taki, no uważam, że piękny tutaj epizod, uratował rodzinę żydowską przed szmalcownikiem. To była pani Abramow-Neverli bodajże, którą ktoś tam tak szantażował, ciągle tylko nachodził i Witold, no tak, nie wiem dokładnie co, ale spowodował, nie wiem czy go zastrzelił po prostu, czy dał jej pieniądze, dał jej pieniądze, żeby mu dała, po czym go namierzył i już więcej do niej nie przyszedł, tak? Dlaczego, to nie wiem. Tak, słucham tego życiorysu, to myślę, że wystarczy, że spojrzał na niego i tamten uciekł. Już powoli zaczynam tak uważać. Nie wiem, bo to akurat to zdjęcie jest fajne z tą szablą, ale tak jak opisują z Powstania Warszawskiego na przykład niektórzy, to mówią, że był bardzo niepozorny. Tak? Dosyć ciekawe. Niski,
że wyglądał właściwie jak taki szary człowiek. Ani nie był świetnym mówcą, ani się nie wyróżniał jako specjalnie. Bo bardzo charyzmatyczne są te fotografie. Fotografie są super. No, tak. Widocznie może tak potrafił, nie wiem, się pasować w tłum, ale aha, że ludzie odbierali go raczej jako właśnie kogoś dosyć milczącego, siedzącego z boku, obserwującego, mówiącego rzadko. Natomiast jedyne, co tak rzeczywiście wybijało, to to, że miał dużą taką opiekuńczość w sobie i potrafił sobie zjednywać ludzi. To też w obozie fajnie widać. To prawda, a to jest bardzo ważna cecha osób, które przetrwały obóz w ogóle. Tak, taka, że... której się nie spodziewasz, że opiekuńczość względem innych. Dokładnie i tak, też to wiadomo, że to Witold pisze, też są w raporcie, że trzeba było Polakom pokazywać stosy trupów, żeby przestali się w końcu kłócić i żreć, tak? Że tam Jan Mosdorf z totalnej prawicy z, nie wiem, Dibła bodajże chyba, czy innymi lewicowcami wspólnie zasiedli do Wigilii, tak? I byli w tej też konspiracji. No wiele takich gorzkich też przemyśleń. Ja w ogóle też chciałem polecić, jak już mogę. Pewnie, proszę. To, sam raport Witolda Pileckiego. One są mniej więcej 100-stronicowe i one były trzy różne raporty, ale ten najbardziej rozwinięty z 1945 roku. Uważam, że naprawdę warto przeczytać. On się dobrze, to nie jest raport taki zwykły, w sensu stricte wojskowy. Jest całkiem nieźle literacko napisany. No, nie jest to może pan Tadeusz, ale naprawdę dobrze się czyta, dosyć lekko i jest tam sporo takich spostrzeżeń, które dużo dają. Nawet dzisiaj są aktualne, tak? Piękne zakończenie, tam nie chcę popsuć cytatu, ale że tam jest wiele osób współcześnie, które, że trzeba walczyć jakby z zakłamaniem, a wiele osób współcześnie może być tylko matkom wdzięcznym za dobrze sklepione czaszki, że im woda nie wypływa z tych czaszek. No, po prostu jakieś takie opisy, tak? Ale o tym, żeby właśnie, żeby rozpoznawać fałsz, tak, nieprawdę i zawsze wobec drugiego człowieka być pomocnym i z otwartą dłonią. Pisze to człowiek, który spędził prawie 3 lata w obozie, był wojskowym, właśnie, też zdarzało mu się do ludzi strzelać i tak dalej, więc no jest to dosyć mocna lektura, ale naprawdę warto to przeczytać, moim zdaniem. 100 stron. Myślę, że ten czas, który spędził w obozie pradziadek i to, w jaki sposób pisał, to no nie powiem, że jesteśmy mu to winni, natomiast dobrze by było, żeby ten wysiłek trwał. Że tak powiem, żeby ten raport był cały czas raportem czytanym, bo wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że osoby, które niosą historię o tak trudnych czasach, jak twój pradziadek, to najczęściej są właśnie osoby, które potrafiły nie być czarno-białe, tak? Potrafiły zrozumieć drugiego człowieka, tak, otworzyć się na jego historię. I dlatego też miały tyle być może siły życiowej, bo dla mnie to jest niesamowite, że po dwóch latach, ponad dwóch latach w obozie można przyjść, jakby spisać, mieć to poczucie misji, żeby wypełnić, opowiedzieć tę historię, a potem jeszcze dalej walczyć, zakładać kolejne jednostki, no w ogóle mieć siłę fizyczną, dojść do siebie na tyle fizycznie. Tak, jest zdjęcie z Koryznówki, z ucieczki, to Witold wygląda naprawdę, no nie wygląda w ten sposób, tak? Jest bardzo szczupły, duża głowa i małe, cienkie rączki. Bardzo przyjemne. Więc zresztą podobno miał potem, zostało mu coś w psychice z takich negatywnych rzeczy, że zawsze nosił w kieszeni kawałek chleba, który sobie takie kulki robił i gdzieś tam dziubał. To pamiętają dzieci, tak? Że jak przyjeżdżał do nich, to też była pełna konspiracja, więc nigdy to trudne dla dzieci, tam nie wiem, 8-letnich powiedzmy, teraz, żebym nie pomylił, no ale małych ale dzieci. Ale małych dzieci, tak. Małych dzieci, że ojciec przyjeżdża, nie można było się ucieszyć, że tata, tylko to był jakiś tam daleki wujek, że no, cześć wujku, tak? I dopiero jak gdzieś tam w prywatnym pomieszczeniu można było się tato nacieszyć. O rany, ale to opiekuńczość, wiesz co, i ten wygląd niepozorny, to chyba jest w ogóle bardzo dobra cecha dla osoby w wywiadzie. Więc tak się myślę, nadawał, no jak ktoś jest taki bardzo błyszczący no i idę tutaj Rambo, tak, no to raczej się na wywiadowca nie nadaje, myślę. No. Więc kiedy było trzeba, tego było widać, ale potrafił się. Myślę, że tak, chociaż piszą właśnie, że był niezbyt dobrym mówcą na przykład, że jak przemawiał do ludzi, to tak tam krótko i na temat, a nie bo był, jak to się mówi pięknie po angielsku, był doer, not a talker. Chyba tak. Działał. Tak to wygląda. No dobrze, czyli mamy pradziadka, który dochodzi do siebie i tak. Ja też czuję właśnie już tą historię, jak naprawdę jest to intensywne wszystko, co się dzieje. No i to Powstanie Warszawskie, jeszcze do tego wszystkiego się zaczyna. Powstanie tak, powstanie wybucha, Witold no jest w tym nie, tak, więc jemu oficjalnie nie wolno w tak, działaniach... Tak, bo oni są chronieni. Oni są chronieni, oni mają być przygotowani. Przede wszystkim idea jest taka, że powstanie ma trwać kilka dni, więc dlatego wybiera się ludzi, którzy nie mają brać udziału, mają być super chronieni, tak, mają być przygotowani na nadejście czerwonych ze wschodu.
No ale Witold, to jest pierwszy raz, przynajmniej z tego co ja wiem, kiedy Witold nie wykonuje jasnego rozkazu jako wojskowy, więc właściwie nadawałby się do sądzenia, tak? No bo miał jasny rozkaz, że nie wolno ubrać, a on 1 sierpnia już nie wytrzymał. Wstępuje do... Znaczy no w ogóle powstanie, nie wiem, ja nie przeżyłem tego. Ja mam co prawda takie dziwne jakieś odczucia, że jak o tym myślę, gdzieś jestem w Warszawie, w różnych miejscach, to czasami mnie tak coś łapie za gardło i jakby nie, przecież mnie tam nie było, nie, tak, w tamtych czasach, a jakoś do mnie dociera ten nastrój tamtych czasów i myślę, że to był po prostu taki zryw tych wszystkich ludzi, którzy mieli dosyć tej okupacji niemieckiej, tego terroru, że ono no chyba po pierwsze było nie do powstrzymania, więc dlatego wybuchło, a myślę, że dał się też troszeczkę ponieść, ale raczej świadomie, tak, w tym, że trzeba tutaj pomóc w tym. To też jest, a propos zwykłych okoliczności, jest ciekawe, bo chyba pierwszą akcję, w jakiej wziął udział chyba 1 czy 2 sierpnia, to jest atak na tak zwaną fabrykę Czajkowskiego, ulica Młynarska bodajże chyba. I zaraz chyba drugiego dnia spotkał z kolei księdza Czajkowskiego, Antoniego. Oczywiście to co innego, tak? Tu fabryka, to nie była fabryka tego księdza, ale też ciekawa postać, ksiądz Czajkowski. Potem niestety razem siedzieli na Rakowieckiej. Także no, zaczyna się od tego, on dołącza w ogóle ponieważ przede wszystkim miał nie brać udziału, tak, w powstaniu, więc dołączył do oddziałów NSZ tak naprawdę, a nie AK-owskich, które później się AK oczywiście podporządkowały. To była kompania warszawianka, tak, no i zgrupowanie Chrobry 2. Chrobry, potem się okazało, że Chrobry już jest, to zrobili Chrobry 2, to też dosyć zabawne. No i to była pierwsza ta akcja z tą fabryką Czajkowskiego. Później jest małe getto, gdzie ma zadanie zdjęcia tak zwanych gołębiarzy, czyli snajperów, tak, jakby strzelców wyborowych, co mu się udaje tam po kilku dniach. Robi to wszystko z Janem Redzejem, z którym razem uciekał z obozu. Wielki chłop, w ogóle Redzej taki, na zdjęciach widać. To musieli razem nieźle wyglądać. Tak, to mogło być zabawne. Ale też ciekawe, tak, że właśnie z tym uciekinierem z tego obozu Auschwitz razem w tym powstaniu walczyli. No i później przenoszą się trochę na południe, tutaj na róg Żelazna, Aleje Jerozolimskie. To jest poczta kolejowa, to jest WIG tak zwany, czyli Wojskowy Instytut Geograficzny. Dawna siedziba Rzeczypospolitej tam później, tak, no i obok plac Starynkiewicza, szpital Dzieciątka Jezus i tak dalej. No i tam jest cała historia główna, że tak powiem, powstańcza Witolda, bo no walki są takie, znaczy przede wszystkim oni byli bardzo sobą uzbrojeni, tak, więc bardziej chęcią i zaskoczenia im się udawało cokolwiek niż taką prawdziwą walką. No, ale partyzantka, no. Więc. Totalna partyzantka, tam zresztą raz chyba z Dunin wizytował, to powiedział, że no w ogóle on jest pod dużym wrażeniem, że oni w ogóle sobie dają radę, bo są no, tragicznie uzbrojeni i jeszcze na pozycjach takich, które są właściwie przegrane, tak? Zresztą między innymi dlatego bardzo trudne były te walki, że często dowództwo to wyższe nie chciało jakichkolwiek posiłków przysyłać, bo stwierdzili, że to jest po prostu dzień, dwa i to padnie, tak? A oni się utrzymali, a właśnie, że nie. No niestety z dużymi też stratami, tak? Bo tych znaczy dużymi, no na pewno zauważalnymi, tak? Tam ktoś liczył chyba 17 w sumie powstańców pod komendą Witolda padło. On zaczynał w ogóle jako strzelec, tak? Nie przyznał się do swojego stopnia. Później, nie wiem, czy to było po tygodniu, czy dwóch tygodniach, jak się okazało, że właściwie brak jest oficerów, to ujawnił swój stopień i zaczął trochę dowodzić tymi oddziałami. A kończył już jako dowódca bodajże oddziału chyba całego, nie wiem, gdzieś to miałem nawet zapisane, żeby się nie pomylić, dowódca drugiej kompanii pierwszego batalionu w Chrobrym 2, tak? Tam, ponieważ dowódca inny chyba zginął, tam były jakieś przytasowania, ale to już była końcówka powstania. No i powstanie pada, jak wszyscy wiemy. Powstanie, jeszcze zanim pada, to tam są bardzo ciężkie walki. Jest ciekawa historia o tym, że czołgi jechały alejami rozumskimi. To było bardzo ważne miejsce, dlatego że przechodziły tamtędy główne tory, tak? Obecnie ten tunel średnicowy i posiłki do starego miasta niemieckiego właśnie tamtędy miały być przywożone, a oni jak to zajęli, to nie pozwalali na uzupełnianie Niemcom, no i Niemcy się zdenerwowali troszeczkę. No tak. Więc wysłali czołgi, Witold znalazł jakieś takie stare beczki wypełnione jakimś chyba sidolem, czymś co w ogóle, taki środek do czyszczenia
Nijak to nie było niebezpieczne, no ale z daleka wyglądały jak miny przeciwczołgowe, więc na 2 dni udało im się zatrzymać te czołgi, bo Niemcy strzelali w te beczki, chcąc je, żeby eksplodowały, one nie wybuchały, bo to... Sprytem, a nie siłą. Dokładnie. Gdzieś tam podjechali bliżej, to jakąś butelkę rzucili, jakiś tam czołg udało im się spalić. No co mogli, to robili. Tak. W międzyczasie niestety Jan Redzej zginął w tym powstaniu, chyba 8 sierpnia, w ataku bodajże gdzieś w okolicach właśnie placu Starynkiewicza, nie wiem czy na ten szpital Dziesiątka Jezus, czy gdzieś tuż obok, a obok, pod samą siedzibą, którą zajął Witold, czyli ten WIG i dom kolejowy chyba, czy kolejowca, coś tak się to nazywało, kolejarza, został ranny Edward Ciesielski, czyli druga osoba, z którą ta trójka uciekała. Tak. No i Witold Edwarda Cieselskiego gdzieś tam przeniósł do szpitala, chyba go ratując w ten sposób. Bardzo też przeżył właśnie śmierć Jana Radzeja. No i bardzo długo im udało, takie zdjęcie jest dosyć znane, takiej flagi podziurawionej, którą już zresztą, jak czytałem, to w różnych miejscach umiejscowiano, skąd jest to zdjęcie. Niektórzy byli na Prudencjalu, niektórzy gdzieś tam, ale z tego, co czytałem, to jednak jest to właśnie z tej tak zwanej Reduty Witolda, czyli z tego albo z WIG-u, albo z domu kolejarza, z tego właśnie styku plac Starynkiewicza, ale Jerozolimskie Żelazna. Flaga wywieszona przez jeden właśnie z oddziałów po tym, jak zdobyto ten budynek i strasznym zacięciem przez Niemców atakowana z karabinów, w sensie oni strzelali w tę flagę, ona jest taka podziurawiona. Tak, no ikoniczny obraz. Także to też stamtąd podobno ta flaga. No i cóż, powstanie niestety upada, Witold właśnie jako ten dowódca kompanii jeszcze schował większość broni w jakiejś skrytce, jakiś tam jeden sobie odłożył jedną broń, żeby rzucić tam na placu podczas kapitulacji. No i jest oczywiście do Pruszkowa cała ta wycieczka, to nazwijmy, tak, no ale marsz do Pruszkowa, do obozu przejściowego. Tam spotyka przez chwilę Eleonorę Ostrowską, czyli no swoją łączniczkę i tak naprawdę siostrę żony. To też, jak mi się teraz troszkę przypomniała jeszcze wspomnienie dziadka mojego, który z kolei opowiadał mi o tym, bo on jako młody chłopak. No właśnie, jako dziecko prawie, że. Jako dziecko, tak. Po pierwsze, takie dwa obrazy mi zostawił z tych opowieści, a to mówię teraz o Lechu Optułowiczu. Ja wiem, zupełnie ale innym, to też pewnie ciekawy kontekst. Ponieważ mieszkał tuż przy Teatrze Wielkim, to pamięta z 39 chyba roku lub z 40, jak Niemcy ustawiali chyba aktorów, czy kogoś, kto był z tym teatrem związanych. Tam jest taki wysoki balkon. Ustawiali ich w rzędach i strzelali do nich. Oni spadali z tego balkonu na ziemię. I to on jako dziecko pamięta jako tak właśnie jeden z obrazów. Drugi z obrazów, jak podczas powstania dorwali się powstańcy do jakiejś remizy strażackiej i założyli hełmy strażackie, które były srebrne, błyszczące. I wszyscy, którzy je założyli, natychmiast zginęli, ponieważ po prostu było ich widać. No tak. Ucieszyli się, że mają hełmy, a byli jak podświetleni. Takie drobiazgi zawsze mają znaczenie. W czasie wojny to jest no, tak, niestety, prawda? To też pokazuje to, jak czasami ludzie mają też żal do powstania i do powstańców, że w pewnych elementach ten zapał był tak duży, ale jakby umiejętności czy takie myślenie strategiczno-taktyczne no, dosyć słabe. No nie wszyscy byli tacy jak Witold. No nie. Zresztą Witold miał też bardzo dobrą prasę, jeśli chodzi o to, że bardzo opiekował się też swoimi. Tam nazwali go tata, tak? Taki trochę był starszy, miał 40 lat, oni mieli po 20, więc... Ale jeszcze z dziadka jedno wspomnienie to jest to, że później on z tych rejonów podczas powstania przez Porzezi Woli przechodzi przez cały ten teren i właśnie do Pruszkowa. Mniej więcej w podobnym momencie jak Witold do Pruszkowa, to też mój dziadek tam dotarł, tylko jako mały chłopiec ze swoją mamą. Czyli zazębiają się historie. W pewien sposób się to tam zazębia. No a w Pruszkowie właśnie Witold wylądował, z Pruszkowa Lambsdorff, tak, Łambinowice. Pierwszy obóz, tam chyba tylko, nie wiem, 10 dni był i do Murnau dalej go wywieziono. W tym Murnau siedział już do końca wojny, wyzwolony przez generała Pattona oddziały. A potem było tylko gorzej. Potem było chwilę lepiej. Jest ładne zdjęcie, jak to się chyba Ancona nazywa. Nie, zaraz. San Giorgio bodajże. Aha. Taka mała miejscowość, gdzie napisał ten raport po raz kolejny. Już to najbardziej rozległy. No, zgłosił się oczywiście do drugiego korpusu, no bo był w nie. Właściwie powinien być w Polsce, nie powinien brać udziału w walce, nie powinien wyjechać z kraju. Tak? No, wyjechał wbrew woli. Ale zgłosił się, że on ma dalej jeszcze misję w kraju. Zresztą żona została z dziećmi, no więc właśnie, jak najbardziej. To. Nie zapominajmy. Tak. No i wrócił. Wrócił z misją odbudowy siatki tutaj wywiadowczej. Tak naprawdę większość tej pracy, którą Witold tutaj wykonywał, to był taki tak zwany biały wywiad. On po prostu zbierał materiały
a to z gazet, a to z, no czasami też nielegalnie oczywiście zdobyte, tak. Ale to nie była jakaś super szpiegowska taka tam działalność na zasadzie, nie wiem, terrorystycznych jakichś zamachów, czy wysadzania budynków, czy strzelania do tutaj włodarzy nowych, tak, komunistycznych. Natomiast był to po prostu wywiad, zbieranie informacji, no i po prostu przygotowywał się wywiad na to, że być może wybuchnie kolejna wojna wschodu z zachodem, tak. I wtedy, żeby przeciwko Armii Czerwonej się tutaj postawić. No i okazało się, że niestety te warunki są zupełnie inne. Znaczy odbudował tę siatkę, było bardzo trudno, bo po pierwsze Warszawa już wyglądała zupełnie inaczej, po drugiej byli tu często inni ludzie. Wielu zginęło oczywiście, nie wszyscy wrócili do Warszawy po wojnie, ale też jest ten element, że ludzie po pierwsze byli bardzo zmęczeni po okupacji niemieckiej, teraz kolejna okupacja sowiecka, a po drugie nie były aż tak jasne te granice, tak? Niektórzy dali się trochę przekonać temu, że... Tak. Nowy, lepszy świat ze wschodu przyszedł. No i tę siatkę szpiegowską było już naprawdę trudno budować w tym momencie. Mm-hmm. Udawało mu się to przez 45, no to przez 2 lata mniej więcej, tak? Do 47 pojawiały się już informacje na temat tego, że powinien wyjechać z Polski, bo może jeszcze nie jest spalony, ale zaciska się jakaś pętla wokół niego, tak? Że tutaj Urząd Bezpieczeństwa go namierza. I tak ma tego świadomość. Odbył podobno też z prababcią moją rozmowę na ten temat, czy wyjeżdżają na zachód, czy nie. I zdecydowali razem, że nie, tak? W sensie ona powiedziała, że ona już zostaje w Polsce, ma... Jakaby nie była ta Polska, to jednak jest Polska, nigdzie nie wyjeżdża. No a Witold nie bardzo miał komu tę swoją pracę. Nie widział kandydata, który by mógł przejąć te jego działania wywiadowcze. Nie czuł się jakby zwolniony z tej misji. Czyli miał poczucie odpowiedzialności ogromne. Tak, że ktoś ten proces musi niestety wykonywać. I, no i skończyło się to niestety tragicznie, bo wpadła cała ta siatka. No tak, właśnie. W maju 47. A to jest zdjęcie powojenne? To jest zdjęcie chyba po obozie, czyli 43 lub 4 prawdopodobnie. Lubię to zdjęcie też. Śmieją się niektórzy, że za kola mam po pradziadku, więc... Ja się nie śmieję. Ale nie mówię, że ty, ale zdarzało się. Fajne, znowu ta kratka, tak? Tak. Pan w kratkę pan właśnie. W kratkę. To jest typowy wygląd, tak jak Witold jako ten konspirator wyglądał. I tu jest taki uśmiechnięty, nie wiem, jakoś tak trochę z profilu, nietypowe zdjęcie, ale je lubię. Uważam, że jest fajne. No i tak, i to zakończenie tej historii jest tragiczne. Jest tragiczne niestety, no... Pada, jest torturowany, cała ta jego siatka, może nie cała, dlatego że to była siatka cywilna i siatka wojskowa. Siatka cywilna wpadła w całości, siatki wojskowej Witold nie wyjawił, tak, tego, że... Natomiast no jest trzymany w tym, na Mokotowie, przechodzi, dokładnie nie wiem jakie, ale myślę, że ciężkie tortury, bo to no, tamte metody były naprawdę konkretne. I potem jest, proces pokazowy, gdzie tam babcia opowiadała mi, jak słuchała właśnie. Opowiadała. Szczekaczki gdzieś tam w szkole, jakiś taki radiowęzeł był i opowiadali właśnie, że szpieg tutaj Andersa na Polskę jest, będzie sądzony, wielki zdrajca i tak dalej. Boże, to ktoś tam mi to nawet wytykał, że tam nauczycielka któraś pytała, to Pilecki, to ty Pilecka, on Pilecki, to nie. To nie twój jakiś, twoja rodzina wstała i powiedziała tak, a jestem z taty bardzo dumna. O, no to bardzo odważne. Bardzo odważne, ale też się za dobrze nie skończyło, bo była potem mocno no, gnębiona tak, w szkole niestety. Ojej. No bo to wróg publiczny numer jeden. No wówczas, tak. Więc niestety. No i proces trochę trwał. Też Witold podobno był w międzyczasie torturowany, więc tak go doprowadzono jako tak do rozpraw, żeby jakoś wyglądał. Chował na przykład dłonie z tyłu, tak? Jest takie zdjęcie, jak stoi na mównicy. Tak, to... No do tego, że podobno nie miał paznokci generalnie, więc trochę mi się łamie głos, ale jakoś nie wiem, ta historia po prostu tak mnie trochę... to nie ja przeżywałem, ale mimo wszystko ta krzywda gdzieś tam chyba siedzi jakoś tak w... No bo w sumie to mamy tak, mamy człowieka, który całe swoje życie łącznie poniekąd, to jest trudne, nie, żeby o tym mówić, ale tak jest, poniekąd trochę z rodziną, w sensie on rodzinę bardzo kochał, ale wydaje mi się, że jak mu postawiono Polskę i rodzinę, to wybrał tę Polskę jednak, tak? Bo co mógł, to robił, oczywiście tam się do dzieci odzywał, przysyłał listy, wychowywał te dzieci listownie, ale z tych dwóch wartości wydaje mi się, że jednak tę służbę ojczyźnie wybrał jako pierwszą. No i facet, który tak dużo poświęcił, tak naprawdę, a walczył z
nazistami niemieckimi, no, z Czerwoną Rosją, tak? Z komunistami ze wschodu. No i tak naprawdę załatwili go Polacy, tak? Polscy komuniści. Poniekąd rodacy, jak to interpretuje, no ale w Polsce no, polski rodacy, sąd. No. No więc, no bo to różnie się też mówi, tak, o tych, którzy wówczas współpracowali, ale tak, no tak, niestety. W nowej Polsce już tej odmienionej przez komunizm, no został okrzyknięty po prostu totalnym zdrajcą, torturowany i wszelka pamięć o nim miała zniknąć, tak. Bardzo szybko też został wykonany wyrok śmierci tak naprawdę, bo wyrok jest 48 w marcu, a w maju już zostaje podobno strzałem w tył głowy gdzieś w piwnicach Rakowieckiej zastrzelony. Do tego wszystkiego do 90 roku właściwie, bo tak. Pierwsza apelacja jest odrzucona, jeśli chodzi o wyrok śmierci. Jeszcze w 89 roku, tuż po przewrocie była taka inicjatywa, żeby ten wyrok cofnąć. To jeszcze wówczas sąd wojskowy powiedział, że nie znajduje podstaw do cofnięcia. I dopiero w 90 roku, rok później, tak jest, odbyła się rozprawa, która no tak tam w bardzo ładnych słowach wręcz jest to podkreślone. Sąd wydał taki wyrok, że oczywiście nie był to żaden szpieg, że był to polski patriota i tak dalej. Do dzisiaj szczątek Witolda nie znaleziono, tak? To też mieliśmy małą gehennę, bo przez ostatnich 15 lat ta historia się gdzieś tam przewija, był wielokrotnie pobierany materiał od babci i od jej brata. Ojej, to też trochę taka... Ktoś tam gdzieś się wypowiedział, że ma nadzieję, że to przekopywano łączkę, tak, na Powązkach. Ktoś gdziekolwiek rzucił, że ma nadzieję, że to może w tym kolejnym etapie zostanie Witold odnaleziony, więc natychmiast w mediach się pojawiały informacje, odnaleziony, brawo, dzwoniono do babci mojej, że gratulacje, że jest znaleziony, tak. A babcia to przeżywała chyba ze 3 razy, za 4 już powiedziała, dajcie mi spokój, ja czekam na oficjalną informację z IPN-u, a nie jakieś telefony. I okazało się, że rzeczywiście to były wszystko kaczki dziennikarskie, tak? Więc przez kilka lat naprawdę taka nadzieja i umierająca z powrotem. Zresztą babcia, prababcia moja, tak? Mówię babcia, bo no skrót, tu pokaż, jest, tak? To jest moje zdjęcie z prababcią, nazywaną przeze mnie babcią, żeby było krócej. Marysia, tak zwana. Też zabawne, bo w papierach miała Marianna, a całe życie była Maria. Spora różnica wieku między nami. Babcia zmarła w 2002 roku, ale do momentu, w którym się dokopaliśmy do aktu wykonania kary śmierci, potwierdzenia, babcia miała cały czas nadzieję, że Witold gdzieś żyje. No. I tak jak wspominała, to było tak, że przyniosła paczkę w 1948 roku, któryś raz na Rakowiecką. Otworzyło się tylko takie okienko, powiedzieli Pilecki, nie ma. Ale jak to nie ma? No przecież przyniosłem dla niego jakąś paczkę. Nie ma, wyjechał. Zamknięty, tak? I tyle się dowiedziała. Przez 48 do 89, no to kawał czasu, 40 lat ponad. Nie miała informacji, co się z nim stało. Miała nadzieję, że może gdzieś go wywieźli na wschód, gdzieś daleko, tak? Czy coś. No okazuje się, że po prostu zginął i do końca do dzisiaj nie wiadomo, gdzie to ciało zostało zakopane, tak? Najbardziej prawdopodobna była właśnie ta łączka na Powązkach, ale jest też druga historia, że być może wykonano ten wyrok w piwnicach, gdzieś tam w kotłowni, po to, żeby ciało spalić po prostu. A jak babcia sobie dawała radę? Pamiętasz, jaką była prababcią? Czy potrafiła cieszyć się życiem po tym wszystkim? Tak, nie, była niesamowita pod tym względem. Zresztą ona mnie trochę wychowywała, bo mama moja korzystała. Babcia była nauczycielką z zawodu, tak? Więc zabrano jej to później, czyli się nie mogła nauczycielka już po wojnie pracować. Była żoną wroga ludu, więc gdziekolwiek się pojawiła, gotowała w kuchni, gdzieś sprzątała. Jak się ktoś dowiedział, to nawet ze strachu przed władzą po prostu została wyrzucana, tak, na bruk, bo ktoś się bał kogoś takiego zatrudnić u siebie. Dopiero gdzieś tam w tych ogniskach dziadka Lisieckiego znalazła zatrudnienie i tam jako taka opiekunka młodzieży, tej trudnej, takiej tak zwanej dzieci ulicy, się spełniała, ale no właśnie jak byłem takim małym szkrabem, to się babcia mną zajmowała. Niesamowita rzecz dla mnie, że babcia nauczyła mnie na przykład czytać po rosyjsku. Takie trochę dziwne, prawda, bo tam raczej z tej kultury wschodniej za dobrze jej się nie kojarzyło, ale czytać mnie nauczyła. Miała jakieś takie gazetki, pamiętam, że tam w ogóle jak poszedłem do szkoły, to już umiałem i czytać po polsku i po rosyjsku, więc było dosyć zabawne, że... No potem się wyrównało, ale start miałem dzięki babci mocno przyspieszony. No i dużo się mną zajmowała, była bardzo ciepłą osobą, mieszkała na
do Maniewskiej tutaj w Warszawie, w takim małym mieszkanku. No tak było widać trochę, tak jak po latach na to patrzę. Ja byłem też bardzo młody, tak, więc może inne miałem spojrzenie, ale chyba trochę była tak wyrwana z tej, z tego dworku, tak, i wsadzona w to małe, tak, mieszkanie w Warszawie, w bloku gdzieś tam na szóstym piętrze czy którymś. Tak. Gdzieś tam kot wyskoczył, pamiętam, z balkonu i się babcia strasznie przeraziła, że na pewno się połamał. Nie połamał się, wrócił później, ale tak brakowało jakby tego po prostu domu, takiego na wsi. Tak, to nie było i naturalne, tak. No i tu na tym zdjęciu nawet jest jakaś lampa z jakimiś liśćmi, tak, przyklejonymi właśnie, do klosza, no tak, tak śmiesznie. I czapka kapitańska też, czapka? Czapka kapitańska jest z kolei mojego ojca, bo ojciec jest marynarzem. I to chyba jedna z wizyt z tatą tam u babci, także to jakaś była zabawa. Nie no, bardzo właśnie sympatyczna, ale wygląda na bardzo sympatyczną, ciepłą Była panią. Niesamowicie naprawdę ciepła i do końca taka... taka otwarta właśnie i dużo jakby miała takiej radości życia mimo wszystko, tak? Chociaż no tak przez los w sumie skrzywdzona. Pamiętam też, taka to jest dla mnie bardzo osobista historia, ale myślę, że też ciekawa, bo pomimo tego, że była tak ciepła i wobec dziecka, tak, zawsze otwarta, to tak, pamiętam, jak babcia już była w bardzo złym stanie, wylądowała kolejny raz chyba w szpitalu i no ja tam się tak, musiałem już wyjść, ona leżała w łóżku, tak nie do końca chyba wiedziała już, co się dzieje, była w bardzo kiepskim stanie i mówi, tam mówię, babciu, no, ja już pójdę, bardzo cię kocham, chciałem cię uściskać i tak dalej. I babcia tak na mnie spojrzała i tak chyba nie bardzo wiedziała już, co się dzieje, mówi, dobrze, Krzysiu, ale ten ubek będzie mnie tutaj teraz pilnował, tak? Mówię, babciu, nie ma żadnego ubeka, tak? Więc jakby ten... taki, no i to był jeden z ostatnich razów, kiedy ją widziałem w ogóle i strasznie mi to uderzyło tak po latach, ta świadomość tego, że w tej takiej sytuacji, gdzie ona nie do końca wie, co się dzieje, to musi, ona się musi pilnować, prawda? Tak. To jest całe życie takiego trzymania się, bycia dzielnym i żeby coś nie powiedziała gdzieś, czy... O rany. O, no dużo było w tym emocji, natomiast... No babcia super. Nie, babcia super, no widzę, że super babcia. Super, bardzo dobrze ją też wspominają właśnie w tych ogniskach, ogniskowcy, tak, tego dziadka Lisieckiego, że to była naprawdę trudna młodzież taka, że tam wielu z nich mówi, że to ja to tylko albo do policji, albo do bandyterki, bo się do nic innego nie nadawałem. No, i ona miała kobieta, jakiś taki, tak, sposób na tę trudną młodzież, że wielu z nich naprawdę dobrze wspomina, wow, i przynoszą kwiaty na grób. Bardzo dzięki twoim opowieściom Witold Pilecki stał się dla mnie ludzki i zastanawiam się, jak, bo jesteś prawnukiem, no to prababcia, babcia, dziadek, tata, mama, dużo jakby rodzinnych gałęzi, tak, w międzyczasie. Czy wy macie jakieś swoje rodzinne sposoby pielęgnowania tej pamięci, takie swoje własne? Jak to w ogóle krąży w tym krwiobiegu rodzinnym? Ty jesteś wyasygnowany jak ambasador tej pamięci, czy jak to działa? Trochę mnie babcia wyasygnowała, to znaczy no, nie ma tak, że jest jakieś rodzinne gremium, które tutaj podejmuje decyzję, każdy, każdy tak jest sam sobie. Oczywiście my ze sobą jak najbardziej spotykamy się i rozmawiamy, natomiast nie mamy jakiegoś takiego ciała rodzinnego, które by oficjalnie przedstawiało. Babcia całe życie rzeczywiście o tę pamięć o ojcu walczyła. Tak. No jej brat oczywiście też, ale babcia to była takim motorem napędowym, szczególnie w tych takich trudnych bardzo latach, czy tam 78, 80 lata, to naprawdę były trudne czasy, gdzie ktoś, kto jakąkolwiek notatkę puścił gdzieś w prasie, to wylatywał na bruk, tak, za to, że wspomniany jest Witold Pilecki. Więc to babci zostało i do dzisiaj jakby tak dzierży tę pamięć, jest, no niesamowicie się cieszy z tego, że na przykład szkoły przyjmują imię Witolda Pileckiego i nie, przynajmniej taką mam nadzieję, tak to rozumiem, są to oddolne inicjatywy, tak? To nie jest tak, że a teraz popularne, to sobie nazwiemy, żeby było fajnie, tylko rzeczywiście ludzie się tym życiorysem interesują i chcą, żeby ta szkoła się tak nazywała. Babcia po tych szkołach jeździ, czasami nas doprowadza do lekkiej pasji, bo no, ma już teraz lat 90 chyba, a potrafi wsiąść z nienacka w pociąg i mówi, a jadę do Szczecina, do szkoły. Zaraz, gdzie, jak, nie? Nie, nic się nie martwcie, tam nie odbiorą samochodem. Ogarnięte wszystko. Połamała nam się kilka razy, znaczy sama się połamała, tak? Miała złamaną miednicę trzykrotnie. Lekarz, ortopeda przyszedł, powiedział, no nie, no, miała 80 parę lat. Mówi, w pani wieku to już tylko to łóżko zostaje. Ja ci dam łóżko. I naprawdę przychodziłem do niej, ona tak leży i stopami tak rusza palcami. Nie wyobrażasz sobie, Krzysiu, jak to boli, ale ja muszę ćwiczyć. 3-4 miesiące z powrotem chodziła. Przychodzę, patrz, jak schodzę po schodach.
Babciu, nie masz 18 lat, masz 80. Nie, ale zobacz. I no, no naprawdę gdzieś tam... Macie jakąś takiego, taki hart, taki elan vital w tej rodzinie rzeczywiście. No pewnie nie wszyscy, ale, no. ale tak, jak najbardziej to w babci widzę i w prababci również. Dobra, bo trochę chyba zszedłem z... Nie, absolutnie. No, opowiadasz o tym, jak się u was niosą te różne... Tak, no w którymś momencie, ponieważ ja babcię też trochę woziłem na te różne uroczystości, sporo było właśnie, a to szkoła przyjmowała imię, a to jakiś później sztandar przyjmowali, tak. A to gdzieś otwarcie ronda, ulicy, czegoś. Trochę z babcią jeździłem, no i babcia tak mnie tam troszkę wypychała w którymś momencie. Więc rzeczywiście zdarza mi się w różnych miejscach pojawiać i coś tam o Witoldzie opowiadać, tylko no ja mam ten ból, że jak mnie ktoś pyta, jak ja wspominam Witolda, no to no nie wspominam, bo nie pamiętam, tak? W sensie to jest pamięć taka rodzinno-książkowa. Czyli tak sobie składałeś z różnych elementów. Ja to sobie poskładałem z różnych elementów. No mam ten, tutaj taki jestem trochę uprzywilejowany, że czy ten album, czy książki powstały różne o Witoldzie, więc ja mogę dużo wiedzy dzięki historykom, dzięki ludziom jakimś zafascynowanym tą postacią nabyć, bo z rodziny tej pamięci jest trochę, ale my... Nie wiem, ja jako małe dziecko nie pamiętam jakichś takich długich dyskusji o Witoldzie. On się pojawiał, oczywiście gdzieś tam był zawsze jako taki fajny, fajny, to głupie słowo trochę, no ale piękny przykład do naśladowania, coś, z czego należy być tak. Dumnym, ale też niepysznym, to też zawsze mi podkreślano, tak? Bo ja miałem taki krótki moment chyba gdzieś tam początki liceum, tak mi się wydawało. Co prawda nikt jeszcze za bardzo o tym Witoldzie Pileckim nie słyszał, ale tak mówię, ach, to mój pradziadek, nie? Więc tak. Tak właśnie miałem się ciebie zapytać, czy nie miałeś takiego momentu. Miałem właśnie. To trwało chyba z miesiąc, na szczęście szybko się skończyło. Nie, bo tak trochę sobie to przemyślałem, no i oczywiście żadna moja zasługa, tak, że to mój pradziadek, no po prostu tak się trafiło, był jaki był. Natomiast bardziej jest to dla mnie taka, jak gdziekolwiek właśnie jadę, to po to, żeby cokolwiek... żeby było jakieś takie połączenie z tą postacią, ale no ja tą postacią nijak nie jestem, tak? Więc jakby mam tego świadomość i też staram się o tym mówić. No zresztą w jakimś tam fragmencie to jesteś, no coś tam. No tak, no ale ktoś mi mówi na jedno spotkanie, mam nadzieję, że w podobnych okolicznościach pan się zachowa podobnie. No to o Jezu, nie, no dobra. Po prostu, no oby nie było podobnych okoliczności, tak? Przede wszystkim i zupełnie jest to... Na tyle o sobie wiem, na ile jesteśmy sprawdzeni, tak? Więc oczywiście, nie, ale co zupełnie... innego powiedzieć anegdotę o zakolach, a co innego dokładnie, tak, oczekiwać, ale... że się zachowasz tak samo. Dokładnie, raz, trzy, słuchaj. Tak. Więc tak, no bywa to tak już, bywa dosyć trudne, bo tej wiedzy jest sporo, ten życiorys jest bardzo bogaty, tak, można się tam pogubić w różnych zakrętach, nawet na dzisiaj sobie tutaj przygotowałem, ale ściągę, chyba tak. W tych najciekawszych rzeczach jeszcze, Wincenty Gawron, widzę, że tutaj mi wyskoczył, też się z nim spotkał, też uciekinier z obozu i też w powstaniu się... Na pewno wszyscy mogą i będą pewnie doczytywać natychmiast po wysłuchaniu naszej rozmowy, jestem przekonana. No na pewno jest dużo więcej w tym życiorysie niż samo pójście i wyjście z Auschwitz, tak? Bo tak, sam Auschwitz budowa konspiracji, natomiast oczywiście. Tutaj wszędzie jest dużo i myślę, że to ktoś powiedział mądry i ja to powtórzę, że losy Witolda Pileckiego trochę odzwierciedlają losy polskie, tak? To też nie jest tak, bo czasami Witold bywa, mi się to naprawdę nie podoba czasami, że my jesteśmy tacy, ale już tacy jesteśmy wspaniali i wszystko najlepiej tak. robimy. Tak naprawdę nie jest. I nie jest tak, że pojadę grubszym tematem, że każdy w Polsce na przykład Żydów ratował, tak, w czasie wojny. Absolutnie nie. Przecież była potężna znieczulica mimo wszystko. Byli ludzie diamenty świecący i byli ludzie też źli, którzy z różnych powodów no, działali w negatywny sposób. Przeciwko Polakom, przeciwko Żydom. Absolutnie. Witold Pilecki bywa czasami podstawiony jako taki właśnie świecący kryształ, którego niestety nie można na całe nasze społeczeństwo przełożyć, ale on pokazuje też, ten jego los pokazuje los Polski w dużym stopniu. Tak, tak? To prawda. Wojna polsko-bolszewicka, powstanie, wojna tutaj, no i później kurtyna żelazna. No i pokazuje też moim zdaniem to, że jakby ten życiorys ludzki rozgrywa się pomiędzy jakimiś frakcjami, jakimiś ideami, propagandą i że mam nadzieję, że ty jako ambasador oraz że w ogóle ten jakby człowiek Pilecki się obroni i że nie będzie pomnikowany to tam, to siam. Znaczy ja zawsze bardzo uciekam od polityki też, tak? Jestem bardzo wdzięczny osobom, które rzeczywiście oddolnie tę postać pomogły wyciągnąć z zapomnienia, bo tak. rodzina tę pamięć przechowywała, ale żeby to się więcej osób o tym dowiedziało, to było potrzebne to, żeby ludzie zaczęli o tym mówić, powstały książki i tak dalej, i tak dalej. Tak. I tu jestem bardzo wdzięczny, natomiast zawsze się bardzo przeciwstawiam temu, żeby gdzieś łączyć jakieś pytania, a w której partii dzisiaj by był na przykład, tak? No. Zdarzało mi się takie pytania dotrzymywać, więc no po prostu mówię, proszę zapytać Witolda, bo no ja nie mam takiej może mały sens spirytystyczny. Dokładnie. A myślę, że to tak naprawdę
on naprawdę łączył ludzi totalnie nad polityką i chyba by nie był w żadnej partii. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie takie na koniec, bo też w ankiecie dla muzeum miałeś takie spostrzeżenia, że na przykład bardzo ci się podoba to, jak Witold zajmował się dziećmi, że traktował dzieci. Tak. Czy mógłbyś to rozwinąć, bo to jest ciekawe. To już troszkę o tym powiedziałem dzisiaj. A, powiedziałeś, no dobrze. O tej kaszce i sobie nakładamy. To jest to, ale też... Może masz jeszcze jakiś jeden szczegół, żebyśmy skończyli jakimś takim szczegółem, którego nie ma w tych wszystkich książkach. Ja wiem, czego nie ma. No na pewno to, w jaki sposób udało mu się ukształtować na przykład moją babcię, czyli swoją córkę, pomimo, że bardzo mało z nią miał kontaktu. On pisał listy do niej. I to są listy różne, oczywiście do swojego syna również. I tam znajdziemy listy takie właśnie pełne miłości, takiego zaopiekowania, ale też czasami karcące, jak tam coś się dowiedział, że źle, nie wiem, jakieś motyle chyba wyrywał Jędrek z skrzydełka czy coś. No generalnie jakby tak potrafił, pomimo tego, że tak mało miał czasu na to, to bardzo dużo wartości przekazać, tak? I to na przykład babcia mi też przekazuje od lat już mi tam, już czasami to jest ta sama historia, którą słyszę 15 raz, więc zapewne się utrwala. Ale pod tym względem właśnie, że mało czasu, bo my czasami tak nam się wydaje, że w ogóle powiedzenie nie mam czasu, tak? Tak. To znaczy ja nie mam czasu dla ciebie, niestety, tak? Bo czas w ogóle mamy, tylko teraz się zajmuję, jestem w pracy, a teraz muszę gdzieś iść, a teraz coś tam. A Witold miał ten czas dla swoich dzieci zawsze, pomimo że zajmował się naprawdę ogromem różnych rzeczy. Tak. I to jest dla mnie taki też przykład tego, że można tak sobie organizować czas, pomimo tych wszystkich rozpraszaczy, jakichś tam mediów społecznościowych i tak dalej, żeby te rzeczy najważniejsze jednak w życiu stawiać na pierwszym miejscu. I to myślę, że Witold tego też uczył, chociaż u niego to była chyba jednak ta ojczyzna, tak? Rodzina tuż za. Bardzo dużo tutaj też poświęcił, ale ta służba ojczyźnie to taka dobrze pojęta, tak? Bo to on nigdy się tam nie wypinał do orderów. Wręcz się denerwuje, w raporcie jest napisane, że on prosi o to, żeby ten atak na Auschwitz jakiś zorganizować, a oni mu jakiś order dali i podnieśli stopień. Tak? A po co mi stopień jakiś, tak? Tak, chciał mieć poczucie chyba tak, tego, co dobre i żywe. Cały czas mam przed oczyma to, co na początku powiedziałeś, czyli tego człowieka, który kocha ten swój kawałek ziemi też i dom, i chce, żeby było chyba dobrze po prostu. Ale dzieciom też chciał nieba przychylić i no... I o te Biedronki dwa. Ja to zapamiętam. Tak jest. Te Biedronki. Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie, dziękuję za tę opowieść o sobie i o pradziadku. Dzięki piękne za zaproszenie. Dzięki.